ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa, wikariusz klasztoru w Niepokalanowie od 2 lat zajmuje się spotkaniami Oddaj się Maryi. Są to spotkania organizowane w każdą pierwszą sobotę miesiąca, które polegają głównie na tym, aby zachęcić ludzi do tego, żeby oddawali się Matce Bożej. Dopiero od kilku lat przekonałem się osobiście, że oddanie się Maryi to nie jest tylko akt pobożności, ale za tym idzie konkretna relacja, że jest to wejście w relację z Matką Bożą, która wchodzi w nasze sprawy, takie domowe, takie zwyczajne, i jednocześnie odpowiada pomocą, łaską właśnie na te nasze trudności. Moja przygoda z zawierzeniami zaczęła się około 3 lat temu, kiedy dostałem akty zawierzenia rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi z Częstochowy. I tak naprawdę nie wiedziałem, co z nimi zrobić. I będąc u swojej siostry, która ma chorego od 13-15 lat męża na nowotwór, przypomniałem sobie, że mam ze sobą akt zawierzenia Matce Bożej rodziny i zaproponowałem, jeśli chcecie, możemy zawierzyć waszą rodzinę Matce Bożej. Mój szwagier wtedy już od 5 roku leżał w łóżku, nie wstawał w ogóle, trzeba było przy nim wszystko robić. Tak naprawdę liczyliśmy się z tym, że to mogą być ostatnie godziny, może dni jego życia. Uklękliśmy razem z siostrą przy łóżku szwagra. Przeczytaliśmy akt zawierzenia. Ja mam tutaj ze sobą akt zawierzenia już nasz, niepokalanowski. Wtedy miałem częstochowski. Przeczytaliśmy ten akt, podpisaliśmy. Ja wyjechałem, to był październik. Następna moja wizyta, początek grudnia. Wchodzę do domu i swoim oczom nie wierzę, ponieważ pierwsze, co widzę, to mój szwagier na wózku, przy stole, siedzi i je własnymi rękoma śniadanie. Także wtedy naocznie przekonałem się, że oddanie, zawierzenie Matce Bożej nie jest tylko jakimś pustym aktem, który nic nie znaczy, ale jest to jakaś siła, która zmienia nasze życie. I od tamtego czasu praktycznie wszystkie rekolekcje, wszelkie akcje, które prowadzę, kończymy zawsze oddaniem siebie, swoich rodzin, swoich miejsc pracy, swoich parafii, oddaniem Matce Bożej, ale także różnych trudności, problemów, chorób. Takim też ewidentnym znakiem było kiedyś, że na rekolekcjach przyjechała do nas pani Basia, która podzieliła się na początku, że ma ogromny problem, ponieważ wykryto u niej nowotwór. Wiele razy była w szpitalu, wiele razy była operowana. Natomiast mówi: ojcze, po raz pierwszy naprawdę boję się o swoje życie. Nigdy się nie bałam. Wierzę, że Bóg mnie kocha, że Bóg o wszystko się troszczy. I pytała się mnie, co mam uczynić. Ja mówię: Basiu, wiesz dobrze, że każde rekolekcje kończymy zawierzeniem Matce Bożej wszelkich spraw. To na tym akcie dopisz, że oddajesz Matce Bożej nowotwór. Basia była trochę zdziwiona, że mówię jej o tym, żeby oddała swój nowotwór, swoją chorobę Maryi, ale uczyniła tak. I mniej więcej 10 dni później, to był okres po Wielkanocy, 3 lata temu, Basia dzwoni. Byłem wtedy, pamiętam, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbieram telefon i Basia mówi: ojcze, jestem na oddziale. Przyjęto mnie dzisiaj, wysłano mnie zrobić prześwietlenie. Zrobiłam prześwietlenie, ale mówią: proszę pani, my nic tu nie widzimy. Musi pani iść na drugi oddział, tam pani zrobią. Poszłam, zrobiłam prześwietlenie na drugim oddziale. Tam stwierdzono: proszę pani, my też tutaj nic nie widzimy. Musi pani iść do lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący zbadał ją, wziął całą dokumentację, mówi: ja tutaj nic nie rozumiem. Mam czarno na białym, taki i taki guz, takiej i takiej wielkości. Pilna potrzeba operacji. Gdzie on się podział, co się z nim stało, nie wiem. Basia tego samego dnia wyszła ze szpitala. Z tego, co wiem, do tej pory nie ma żadnych nawrotów choroby nowotworowej. Także te dwa wydarzenia bardzo mnie przekonały, że
Matka Boża przyjmuje kontrolę nad naszym życiem i warto jej oddawać nie tylko to, co jest łatwe, ale też oddawać to, co jest trudne. Widzę, jak wiele osób każdą pierwszą sobotę przyjeżdża do nas, jak wiele osób chce zawierzać się Matce Bożej i wiele z tych, którzy przybywają, mówi świadectwa. Nieraz jest to 3, 5, nieraz nawet więcej świadectw konkretnych łask, które otrzymały. Są to na przykład pojednanie w rodzinie. Pamiętam takie piękne świadectwo. Pan, który miał ogromny problem, ponieważ ni stąd, ni zowąd, jego rodzona mama przestała rozmawiać. Jakoś obraziła się, nie było wiadomo, o co jej chodzi. Próbowali ją odwiedzać, nie otwierała drzwi, próbowali dzwonić, nie podejmowała telefonu. I będąc na zawierzeniu, to było bodajże w zimę, w styczniu, postanowili, że zawierzą Matce Bożej właśnie tą trudną relację. Mówi, bardzo trudno było święta w ogóle przeżyć. Pierwszy raz Boże Narodzenie bez mamy. I kiedy zawierzyli Matce Bożej w czasie mszy świętej tą relację, tą trudność z mamą, żona tego pana tak czuła w sercu, że weź telefon i zadzwoń. Zadzwoniła do mamy i pierwsza dziwna rzecz, mama od razu odebrała i mówi, nie wiem, co mi się stało, musicie zaraz do mnie przyjechać, ponieważ bardzo chcę was przeprosić za moje zachowanie. I tak nastąpiło pojednanie w rodzinie. Praktycznie to było kilka minut po dokonaniu takiego aktu zawierzenia, bo my nieraz myślimy, że ta łaska może spłynie za tydzień, za miesiąc, może za rok, nie wiemy, tak? Natomiast często widzimy, że te łaski ludzie otrzymują praktycznie na miejscu czy w niedługim czasie. I to działanie Matki Bożej nie jest, takie cechy dwie wyróżnią. To jest przede wszystkim Maria jest zdecydowana. Ona wie, czego chce i przede wszystkim jej zależy na naszym dobru duchowym, czyli takim pierwszym owocem zawsze widzę, że jest pojednanie z Bogiem. Jest spowiedź, są sakramenty, jest modlitwa. Dopiero na tej podstawie przychodzą inne łaski. To jest pierwsze, że jest zdecydowana właśnie przede wszystkim o nasze zbawienie, o naszą duszę, a drugie to jest, jej działanie jest delikatne. To nie jest deptanie człowieka, to nie jest deptanie naszej woli, to nie jest jakieś wyrywanie czegoś, zmuszanie nas do czegoś, ale to jest konkretna łaska, konkretna taka, jakby bezboleśnie rozwiązują się nasze sprawy i często Matka Boża posługuje się ludźmi. To nie jest tak, że ona się nam objawi z nieba, że ją usłyszymy, zobaczymy, że coś, nie wiem, nadzwyczajnego się wydarzy. Nie. Na przykład po zawierzeniu spotykamy kogoś, kto daje nam gotową receptę. Mówi, słuchaj, mam tutaj człowieka, on ci pomoże. Mam tutaj firmę budowlaną, na pewno ten remont dokończą. Tak? Czyli Matka Boża posługuje się zwyczajnymi sprawami. Z tego, co obserwuję i na własnym życiu, ale też na życiu innych ludzi, my za mało dziękujemy i za mało dostrzegamy te łaski, których otrzymaliśmy. Kiedy coś się dzieje złego, potrafimy prosić. Potrafimy nieraz godzinami modlić się o konkretną łaskę. Natomiast kiedy ta łaska przychodzi, zapominamy dziękować. I przede wszystkim zapominamy o tym, że to nie my żeśmy rozwiązali nasz problem, ale to jest właśnie odpowiedź Maryi na nasze zawierzenie. I chciałbym tutaj na początku jeszcze zwrócić taką uwagę, że jest mała, ale bardzo istotna różnica między modlitwą a zawierzeniem, bo często osoby mylą te dwie sprawy, myśląc, że to jest jedno i to samo. Oczywiście zarówno zawierzenie, jak i modlitwa są skierowane do Matki Bożej. Natomiast kiedy modlimy się o coś, co uważamy za swoją własność. Czyli ja modlę się o swoją rodzinę, ja modlę się o swoje zdrowie, o swoją pracę, o rozwiązanie swoich, to jest moje, a Ty, Matko Boża, tylko mi pomóż. Czyli tak naprawdę w sensie własności nic się nie zmienia. To jest moje życie, to jest moja rodzina, Ty tylko mi pomóż. Natomiast kiedy zawierzamy, to oddajemy.
czyli dajemy prawo Matce Bożej, jako, żeby ona traktowała nasze sprawy jako swoje i żeby ona miała wolność w decydowaniu, jak te sprawy rozwiązać, tak jak ona uważa za najlepsze. Miałem też taką sytuację, przyjechało małżeństwo chyba ze 3 lata temu. Oni nawet nie byli małżeństwem, to był po prostu związek niesakramentalny. Mieli dziecko 12-letnie, nie mieli przeszkód. I dziwna sprawa, że po zawierzeniu głos się zmniejszył. Zmniejszył się kilka, może nawet kilkanaście razy. Także wcześniej był chyba około 15 centymetrów. To był bodajże guz wątroby. Potem właśnie on się zmniejszył, ten pan zaczął też normalnie funkcjonować. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszym owocem zawierzenia był ich związek sakramentalny. Wystarczyły 4 dni, żeby Matka Boża ich doprowadziła do małżeństwa. Przeżyli piękny czas. Oczywiście on później odszedł, jednak ta choroba wróciła. Także nieraz najważniejsze dla Matki Bożej jest oczywiście nasze zbawienie, tak? I my do końca nie wiemy, co jest dla nas lepsze. Właśnie na tym polega zawierzenie, że my chcemy oddać swój los w ręce Matki Bożej, która, jak wiemy, nas kocha i chce dla nas jak najlepiej. Oddanie się Matce Bożej tak naprawdę jest naśladowaniem Pana Jezusa, bo to On pierwszy się oddał Matce Bożej, gdzie Ewangelia mówi nam wyraźnie, że był im posłuszny 30 lat. Tak się kończy Ewangelia dzieciństwa, ostatnie słowa, że wrócił z nimi i był im posłuszny, tak? Bóg zawierzył swój największy skarb Matce Bożej, tak? Skąd w ogóle się wzięło zawierzenie? Czy to jest, że my sobie tak wymyśliliśmy, no to dobrze, to będziemy się Matce Bożej zawierzyć. Oczywiście znamy objawienia Matki Bożej Fatimie. Maryja mówi w Fatimie, wzywa do poświęcenia jej niepokalanemu sercu Rosji i mówi wyraźnie 13 lipca, że jeśli uczynicie to, o co was poproszę, Rosja się nawróci, nie będzie wojny, tak? Czyli mamy to z objawień fatimskich, ale dla mnie, kiedy analizowałem, czym jest zawierzenie, to doszedłem do przekonania, że we wszystkich wiekach ta praktyka była żywa w Kościele katolickim w różny sposób, w różnych sanktuariach, w różnych zakonach. I kiedy tak analizowałem, doszedłem do źródła. Tak mi się wydaje, że źródłem zawierzenia jest postanowienie Pana Jezusa z krzyża, gdzie Pan Jezus mówi do swojego umiłowanego ucznia Jana: oto matka twoja. A Ewangelia kończy się krótkim jednym zdaniem: i wziął ją do siebie. Tak? Czyli wolą Pana Jezusa, wyrażoną w najbardziej uroczystym momencie naszego zbawienia, tuż przed tym, jak Pan Jezus odda swoje życie za nas, czyli w momencie, kiedy nie ma się dużo czasu na to, żeby mówić wiele rzeczy, tak? Wtedy się mówi tylko to, co jest najważniejsze. I w obliczu śmierci Pan Jezus mówi: oto matka twoja. Czyli wolą Pana Jezusa jest, żeby każdy z nas przyjął do swojego życia Maryję i oddał jej życie, pozwolił się kształtować, formować. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Maryja jest niepokalana. Czyli Maryja nie ma grzechu, czyli szatan, zły, nie ma do niej dostępu, tak? Ona nie ma umysłu zaciemnionego. Gdybyśmy zaufali jakiemuś człowiekowi, nawet najlepszemu, najbardziej inteligentnemu, każdy z nas jest skażonym grzechem, tak? Gdzieś tam zaraz wyjdzie jakiś egoizm, spycha, tak? Ludzie może nawet nie chcą, ale często nas krzywdzą, tak? Maryja jest niepokalana, czyli zły nigdy nie miał, nie ma i nie będzie miał do niej dostępu. I cokolwiek schowamy w jej niepokalanym sercu, to możemy powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy schowali w najbezpieczniejszym depozycie. Tam zły już nie ma żadnego dostępu. W tym roku już drugi raz, w tamtym roku był pierwszy, w tym roku drugi raz, organizujemy wielkie zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi. Jest to swojego rodzaju rekolekcje, w czasie, które trwają 17 dni, bo od 6 do 22 sierpnia. I codziennie spotykamy się mniej więcej na trzy godziny modlitwy. Pierwsza godzina jest to godzina modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem. I tej modlitwy chcemy się uczyć, bo ponieważ Maryja zawsze, gdziekolwiek
przychodziła, prosiła o to, abyśmy odmawiali różaniec. Dlatego chcemy się tej modlitwy uczyć. Ona uczy nas swojej postawy, bo w różańcu to nie ona jest najważniejsza. W różańcu jest to, o kim rozważamy, o kim myślimy. A tajemnice różańca są to tajemnice życia Pana Jezusa, tak? Czyli pierwsza godzina to jest godzina modlitwy różańcowej, później jest Eucharystia i w czasie tej Eucharystii są zaproszeni różni kapłani, znani, którzy będą nam przybliżać, w jaki sposób możemy lepiej, pełniej zawierzyć się Matce Bożej. I ostatnia godzina to jest zaproszony gość. To są różne świadectwa, prelekcje, konferencje na różne tematy, ale takie, żeby nas po prostu przybliżać do Boga. Tak ogólnie. Skąd się wzięła data 6 i 22? 6 sierpień jest to data, kiedy święty Maksymilian przybył do Teresina i postawił figurkę Matki Bożej na gołych polach teresińskich, gdzie miał powstać klasztor, wydawnictwo Niepokalanów. I wtedy cały ten teren zawierzył Matce Bożej. Czyli dla nas jest to bardzo ważna data, że tutaj jest źródło w ogóle, które wybiło w tym miejscu, które ciągle trwa. 22 to jest data, 22 sierpnia, jest to święto Matki Bożej Królowej, ustanowione przez Piusa XII. Pius XII to ten papież, który pierwszy zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie wojny w 1942 roku i on zobowiązał Kościół, żeby co roku ponawiać właśnie w to święto 22 sierpnia, teraz, bo przed zmianą kalendarza było to inna data, żeby co roku cały Kościół ponawiał to zawierzenie, oddanie się Matce Bożej. Tak się składa, że w centrum są dwa święta, 14 i 15. 14 to jest u nas uroczystość świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który założył Niepokalanów, który oddał swoje życie w obozie w Auschwitz za ojca rodziny i w tym właśnie dniu szczególnie zawierzamy nasze rodziny. I 15 jest to odpust nasz, 15 w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To są takie dwa centralne dni. Natomiast cały ten cykl spotkań jest tak pomyślany, żeby każdy miał okazję, gdziekolwiek żyje, znaleźć troszeczkę czasu, przyjechać, a jeśli nie może przyjechać, to można też przesyłać intencje elektronicznie, żebyśmy dołączyli. Każdego dnia przynosimy plik tych intencji i składamy u stóp Matki Bożej. Chciałem tu powiedzieć jeszcze, że tak jak w tamtym roku, tutaj mam kompakt dysk z tamtego zawierzenia, są tu wszystkie konferencje, wszystkie świadectwa, wystąpienia naszych gości, około 50 różnych wystąpień, także naprawdę bogaty materiał i mam bardzo dobre odpowiedzi tych, którzy korzystają z tego dysku. Nawet dzisiaj jedna pani dzwoniła, ponieważ mówi, uczę się modlić. Właśnie słuchając, mówi, już któryś raz słucham, uczę się modlić, uczę się tego, co to znaczy zawierzać Matce Bożej. Te 17 dni to jest czas, żeby każdy mógł zawierzyć i po pierwsze 9 dni to jest nowenna. Każdego dnia zawierzamy, akcentujemy nasze zawierzenie na różne przestrzenie życia społecznego. Pierwszego dnia zawierzamy dziedzictwo kolbiańskie, czyli wszystkie dzieła, które wyrosły z życia, z myśli świętego Maksymiliana. Następnego dnia zawierzamy, ja będę mówił nie po kolei, ale gospodarkę. Zawierzamy też polskie duchowieństwo, dzieła ewangelizacji w Polsce. Zawierzamy bezpieczeństwo narodowe, zarówno to wewnętrzne, jak i zewnętrzne, bo nie tylko chodzi o to, żeby wróg zewnątrz na nas nie napadł, ale też jest wróg wewnętrzny, który niszczy nasze dobre obyczaje, tak? Zawierzamy Matce Bożej służbę zdrowia, wszystkie problemy z tym związane. Zawierzamy, tu już mówiłem, rodzinę, zawierzamy media,
To są takie tematy, żeby zaprosić te osoby, zawierzamy rządzących też, żeby zaprosić właśnie szczególnie w tym dniu, żeby może zawierzyć czy swoją parafię, czy może zawierzyć swoją gminę, ponieważ nasza idea jest taka, żeby w czasie tego wielkiego zawierzenia jak najwięcej osób, instytucji oddać Matce Bożej. Bo tak jak uczył święty Maksymilian, tam gdzie Matka Boża wejdzie, tam łaskę uświęcenia i nawrócenia wyprasza, czyli ona wprowadza Boży Ład do tych osób i do tej rzeczywistości, do tych instytucji. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby Maryja miała dostęp do naszych codziennych spraw, że to jest nieporozumienie, że my chcemy Boga traktować tak troszeczkę na zewnątrz. To znaczy, mamy dla Boga godzinę w tygodniu, msza święta, a potem żyjemy sobie swoim życiem. Właśnie tu chcemy odwrócić, że chcemy, żeby Bóg przez osobę Matki Bożej był obecny w naszej codzienności. Informacje na temat Wielkiego Zawierzenia, cały program możemy znaleźć na www.niepokalanow.pl. Tam możemy dowiedzieć się szczegółowo, co w danym dniu będzie, jaki będzie gość, jaki będzie temat. Mamy też zaproszone dwie wspólnoty ewangelizujące. To jest wspólnota z Łodzi Zanim i będzie 14 sierpnia, wieczór uwielbienia, i będzie też wspólnota Guadalupe z Lublina. Będzie to niedziela czystości. Będą mówić świadectwo o czystości. Będzie też u nas pan Maciej Budasiński mówił świadectwo w niedzielę 12 i będzie to niedziela ewangelizacyjna. Takim centralnym punktem będzie nabożeństwo dania życia Panu Jezusowi. Wielkie zawierzenie jest to nowenna i oktawa niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak się akurat złożyło. I w oktawie będziemy dziękować. Uczymy się postawy dziękować. I za co dziękujemy? Pierwszego dnia dziękujemy Bogu za to, że jest. Chcemy Panu Bogu powiedzieć, co by to było, gdyby Ciebie nie było. Nie wyobrażamy sobie, jakby wyglądał świat bez Boga i chcemy to wyraźnie powiedzieć. Boże, dziękujemy Ci, że jesteś, za Twoją miłość. Dziękujemy za stworzenie, dziękujemy za przyjaciół, dziękujemy za przyrodę, dziękujemy za Kościół, dziękujemy za Chrystusa, dziękujemy za Maryję, która jest naszą Matką. Także staramy się w miarę ogarnąć wszystkie rzeczywistości i oczywiście całe nasze dziękczynienie jest skierowane do Boga. Tak naprawdę zajmuję się zawierzeniem od 3 lat, ale jak patrzę na swoje życie, to Pan Bóg mnie chyba całe życie do tego przygotowywał. Kiedy byłem jeszcze klerykiem, podejrzewam, że jeszcze przed wstąpieniem do zakonu, ile razy szukałem odpowiedzi na swoje pytania, szukałem po modlitwie w Piśmie Świętym, myślę, że w 80% trafiałem na testament z krzyża. I ja byłem naprawdę zły na siebie i na Pana Boga, że ciągle ten testament z krzyża, tak jakby Pan Bóg nie chciał, nie miał mi nic więcej do powiedzenia. On wiele lat próbował mi powiedzieć coś bardzo ważnego. Dopiero kilka lat temu zrozumiałem. Byłem wtedy na rekonwalescencji po przebytej chorobie w klasztorze w Zamościu i przełożony poprosił, abym pomógł w kolędzie. Trafiłem do domu pana Jacka, który w Zamościu posługuje w zakładzie karnym, jest wychowawcą. I pan Jacek w czasie kolędy mówi: ojcze, chciałbym ojcu podarować obraz. To jest krzyż, który namalował jeden z więźniów. Jest to krzyż namalowany literami gotyckimi w języku łacińskim. To, co Pan Jezus mówi do Matki Bożej na krzyżu, czyli mulieri secce filius tuus, w formie krzyża. Nie mogę ojcu go podarować teraz, w tym momencie, bo go nie mam fizycznie, natomiast ja internetem ojcu prześlę. I faktycznie po kilku dniach przysłał mi maila. Wydrukowałem sobie ten wizerunek, usiadłem sobie do fotela, sobie tak patrzę i w końcu zrozumiałem, co Pan Bóg chciał mi tyle lat powiedzieć. Otóż to, co Pan Jezus mówi do Maryi, to są dwa słowa, pierwsze i ostatnie. To jest niewiasto i ostatni Twój. To, co mówi do ucznia, do każdego z nas, jest w środku. Oto Syn.
ja zrozumiałem, że Pan Jezus wzywa mnie do relacji takiej, jak ma dziecko w łonie matki. Dziecko w łonie matki wszystko bierze od matki, o nic się nie troszczy. Od matki otrzymuje pożywienie, otrzymuje powietrze, wszystko, co jest konieczne. I myślę, że na tym polega zawierzenie, żeby nie bać się Matce Bożej, zawierzyć całkowicie siebie, totus tuus, tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II, jak Święty Maksymilian i wielu, wielu innych. A to, że to droga jest dobra i sprawdzona, to, że mają przed nazwiskiem EŚW, czyli są to ludzie święci, to jest droga do świętości.